Dobra, do naszego trójkąta potrzebujemy 12 sznurków, więc mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12. Po 2 zostawiamy po boczkach. Mamy dwie czwórki. Mamy lewy sznurek, prawy sznurek, dwa idą po środku. Prawy sznurek idzie dołem, lewy pod nim i górą. Ten z tego dołu tutaj przechodzi nam do dziury. I zaciągamy. To jest węzeł płaski, to znaczy to jest połowa węzła płaskiego. Węzeł płaski będzie za chwilę, jak cały zrobimy. Czyli tak jak przed chwilą był prawy dołem, to teraz lewy dołem, prawy pod nim. Tutaj o, przechodzi sobie i z tego dołu tutaj przechodzi nam do dziury. O, i powstaje coś takiego. Łapiemy sobie za ten rdzeń i zaciągamy. Teraz bierzemy się za drugą czwórkę. Dwa sznurki po boku, po bokach. Prawy sznurek idzie dołem, lewy sznurek pod nim i z tego dołu tutaj wchodzi nam do dziury. I zaciągamy. I przed chwilą był prawy dołem, to teraz lewy dołem. Prawy pod nim i ten prawy spodniego górą idzie nam do dziury. I zaciągamy. Mamy dwa węzełki płaskie po środku naszego trójkąta. Teraz bierzemy, odkładamy po dwa sznurki na boki. Zostają nam dwa środkowe. No i znowu powtarzamy. Prawy sznurek dołem, lewy pod nim i górą przechodzi z tego dołu do dziury. Jeden i drugi na odwrót, czyli lewy dołem, prawy pod nim i ten prawy z tego dołu tutaj nam idzie do dziury. O. Taki mamy trójkącik z węzłów płaskich.